Zbliżamy się do ujawnienia szczegółów dotyczących nowej aktualizacji, ale jak się okazuje, poprzednia cały czas skrywa sporą garść informacji. Jest to nowy legendarny amerykański samolot, zmiany dotyczące dźwięku informującego o zabiciu wroga, nowa wersja pojazdów transportowych na Pacyfiku, nowe skórki czy przyszły tydzień w Teatrze Wojny. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Zapraszam również do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Wszystko zaczęło się przez przypadek. Przed wojną amerykańska firma North America Aviation produkowała na zamówienie Brytyjczyków i Francuzów samoloty szkoleniowe. Współpraca zaowocowała podczas wybuchu wojny, kiedy to RAF zlecił otworzenie w Ameryce nowej linii produkcyjnej dla samolotów P-40 Warthog. Amerykanie szybko doszli jednak do wniosku, że osiągi tego samego silnika można wykorzystać jeszcze lepiej w innej konstrukcji, którą zaproponowali Brytyjczykom. Ci ją zaakceptowali i niespełna pół roku później, w październiku 1940 roku, oblatywany był prototyp maszyny oznaczony NA-72 lub Mustang MK-1. Równocześnie prototypy przekazano rodzimemu lotnictwu amerykańskiemu i tak zaczęła się historia tego legendarnego samolotu, który na dobre został wykorzystany przez Stany Zjednoczone. P-51 Mustang, wyposażony w 1700-konny silnik Rolls-Royce Merlin, osiągał ponad 700 km na godzinę. Posiadał świetną konstrukcję płatów skrzydeł minimalizujących opór powietrza, uzbrojony najczęściej w 6 km w kalibru 12,7 mm. Jego największą zaletą nie były wcale parametry, które wymieniłem przed chwilą, ale bak paliwa, który pozwalał wytrzymywać powietrzu na pełnych obrotach ponad 6 godzin, a dla porównania taki BF-109 jedynie 1,5. Ta z wielu ogromnych zalet sprawiła, że Mustangi były świetnymi kandydatami do eskorty bombowców, zazwyczaj Liberatorów B-24 czy latających Fortec B-17. Najlepszym modelem według pilotów była wersja P-51D, która posiadała wiele usprawnień jak celownik żyroskopowy, czyli nabudowa kokpitu umożliwiająca swobodny wgląd na sytuację na niebie. Niegroźne były im najlepsze i najczęściej używane myśliwce świata wroga, takie jak Messerschmitty BF-109, Focke-Wulfe W-190, Zera, Oscary, K1 George, czy myśliwce odrzutowe jak niemieckie jaskółki, czyli Me-262 Schwalbe. Jeden z najlepszych samolotów II wojny światowej, który zrodził się przez przypadek i odmienił na pewno losy wojny. Jako człowiek zainteresowany lotnictwem, mocno się na pewno cieszę, że pliki odnoszą się właśnie do Mustanga, bo bez tego samolotu ciężko wyobrazić sobie II wojnę światową. Kto wie, czy nieopublikowany RUF, kami z torpedami, do tego pogłoski o kolejnej pacyficznej mapie nie sprawiają, że i P-51 mógłby pojawić się właśnie razem z tą zawartością. Może to być także wzmianka o nowym zachodnim froncie, bo Mustang był używany przecież wszędzie, więc spoglądam w przyszłość w nieco lepszych barwach, ale z drugiej strony, czy są w stanie dodać takie Thunderbolty i Focke-Wulfy i wiele innych maszyn, które odegrały podobnie ważną rolę? Wszystkie na pewno nie, ale jakiś wojenny klimat za sprawą różnorodności mógłby być choć trochę większy. Dlatego piszcie mi, jak wy odbieracie tą informację. W plikach siedzą wzmianki odnośnie zmiany dźwięku po zabiciu. Został on zmieniony podczas jednej z ostatnich aktualizacji i teraz będziemy mogli mieć możliwość wyboru. Będziemy mogli zostać przy dźwięku podobnego do tego z Battlefielda 1, do tego z premiery gry, albo całkowicie będziemy go mogli wyłączyć, co jest dobrą informacją, bo wcześniej nie dali nawet możliwości wyboru. Skrywane są także nowe modele dla amerykańskiego Jeepa i japońskiego Kurogane, które zawierają gotowe mocowania pod karabiny maszynowe. Niby jest to dobra rzecz, ale sami wiecie, jak słabo czasami wygląda transport w grze. No a karabin zabiera jedno miejsce w pojeździe, co logicznie zmniejsza ilość osób możliwych do przetransportowania. Z drugiej jednak strony pozwala to się bronić osobom w pojeździe, więc są różne strony medalu. Skiny to także kolejna rzecz ukryta w plikach gry i jednym z nich jest co ciekawe skórka Megalodon. Zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. W tym tygodniu do zdobycia w Teatrze Wojny mamy mundur rozbity, który jakiś super nie jest, a tygodniowa rotacja skoncentrowana jest na mapach z Pacyfiku na Deathmatchu. Następny tydzień przyniesie skip tier token i rotację na podboju drużynowym. Co ciekawe, jest to już druga nagroda z pominięciem poziomu, co sprawi przynajmniej, że ominą nas duże ilości wbijania punktów w teatrze. Ale czy to nas do końca satysfakcjonuje? Cieszę się, że przynajmniej zamiast kolejnego stroju z podkoszulkiem otrzymam te 80 tysięcy punktów, co pozwoli mi na szybsze wybicie nagród. Wciąż jednak liczę, że druga część cyklu pokaże mapę i resztę zawartości ukrytej w plikach. Ja Was zapraszam oczywiście do oceny, zwłaszcza Mustanga. No a już niedługo aktualizacja, która czeka na certyfikację i będzie wprowadzała ogromną liczbę zmian.
A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić kolejnych nowości z Battlefielda. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!